I ja takiej decyzji przyklaskuję. Adrian Szewczykowski tor pierwszy, kask biały, Rydza Pawlicz tor drugi, kask niebieski, Tomasz Golob tor trzeci, kask żółty, no i Lee Adams tor czwarty, kask czerwony, a więc Golob i Adams na torach zewnętrznych, trzecim i czwartym. No i ciekawie już sam start się zapowiada. Tomasz Golob będzie miał Adamsa po prawej ręce, no tylko czy zdąży wystartować na tyle szybko? Będzie mu ciężko. Adams jest niesamowicie spasowany. Adams jest szybki, Adams jest dzisiaj spasowany. Nie ma problemów żadnych tutaj na tym A ten torze. Ostatni start Tomasza Goloba był, delikatnie mówiąc, słaby. Nie najlepszy, no, prawda? Słaby. No chyba, że Tomasz Golob znalazł to magiczne ustawienie, ale ja wątpię, by zagrażał tutaj dzisiaj Adamsowi, patrząc na poszczególne wyścigi. Zobaczymy, Szewczykowski, Pawlicz, Golob i Adams na starcie do wyścigu 12. Niebieskim Pawlicz i Golob środkiem toru. Pawlicz czy Golob? Pawlicz czy Golob? Pawlicz! Jurica Pawlicz, Tomasz Golob przeroko, czy nie zmieści się tam jeszcze nie jadą? Na razie nie, ale się jadą kapitalnie. Jurica Pawlicz, jego śladem Tomasz Golob, ale musi uważać, bo Lee Adams jest tuż za Tomaszem Golobem. I tak pewnie będzie do samej linii mety. Tylko Adrian Szewczykowski nie liczy się w tym biegu. Ależ kapitalnie wystartował Jurica Pawlicz. Ależ kapitalnie walczył ramię w ramię z Tomaszem Golobem. I wyjechał i teraz zdecydowanie prowadzi na niespełna jedno okrążenie przed końcem. Ali Adams jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i zbliża się do Tomasza Goloba. I jak Adams zaatakuje po wewnętrznej. No właśnie wybił się Tomasz Golob. Chyba jednak Lee Adams na miejscu drugim. Ależ bieg. Zaskoczył nas tutaj Tomasz Golob swoją jazdą. Naprawdę jest zmiana i to bardzo pozytywna zmiana. Piękny wyścig. Lee Adams miał duży problem z nim. Naprawdę miał duży w ostatnim momencie z naszego punktu widzenia tutaj z wieżyczki wyglądało to tak, że jednak Adams przed Tomaszem Golobem. Na linii mety samej za szeroko wyniósł się chyba Tomasz Golob i wykorzystał to Lee Adams. No tak, mamy potwierdzenie. Pawlicz, Adams, Golob, Szewczykowski. 5-1. No i w tym momencie Unia wygrywa już różnicą 20 punktów. 46-26. Tomasz Golob 1 punkt w tym wyścigu. Adrian Szewczykowski 0, Adams 2 z bonusem. Bardzo ładne przecinka. Bardzo ładne rozegranie pierwszego łuku przez Tomka, który nie był rewelacyjny ze startu, ale natychmiast znalazł ścieżkę dla siebie. Tutaj niewiele brakło, wyszedł na prowadzenie, jednak zawodnik Leszczyński nie odpuścił, wręcz zablokował Tomasza w wejściu, wjechał mu tutaj, był taki moment, że